Witam. Dzisiaj trzy fenomenalne rady, jak zrobić najlepsze wrażenie na kobiecie, jakie możesz zrobić właściwie, a bardzo często tutaj popełniacie błędy i niejednokrotnie muszę tłumaczyć tego typu sprawy na szkoleniach, także myślę, że jak sobie obejrzysz ten materiał do samego końca, to podziękujesz mi za to, bo dzisiaj całkiem ciekawe rzeczy Ci będę wyjaśniał, a zaczniemy od tego, co powinieneś zmienić, jeśli chodzi o swoje dłonie, właściwie Twoje dłonie i paznokcie. Przede wszystkim powinny być one zadbane. Nie możesz spotykać się z dziewczyną, mając niepoobcinane paznokcie, połamane paznokcie lub po prostu brud za paznokciami. Wystarczy tylko, że dziewczyna spojrzy na Twoje dłonie i ona już wie, że Ty sam nie potrafisz o siebie zadbać, że nie wiesz, co to higiena. Już sobie wyobraża te wszystkie noce, kiedy się razem będziecie spotykać, a Ty będziesz spał codziennie w tej samej koszulce i oczywiście ona będzie musiała spać na podłodze albo w innym pokoju, żeby uniknąć brzydkiego zapachu. Oczywiście ja sobie tutaj żartuję, robię sobie jaja, ale generalnie musisz zadbać o swoje dłonie. Jak nie masz zadbanych dłoni, to nie licz na to, że jakaś fajna kobieta się z tobą będzie spotykać, bo ona od razu będzie widziała brud za paznokciami, połamane paznokcie i to naprawdę zniechęca. Mój kolega kiedyś się spotkał z dziewczyną i potem opowiadałem mu, że on naprawdę ma zadbane dłonie, widać, że ją pociąga też, komplementowała go, ale jednocześnie opowiedziała mu historię, że spotkała się z facetem, który właśnie tam ją pocałował, nie zwróciła aż tak bardzo uwagi na jego dłonie, bo to gdzieś tam było pod klubem, gdzie było ciemno, a potem się okazało, że gościu miał brud za paznokciami. Mówi, że od razu jej się wszystkiego odechciało, zabrała mu rękę i powiedziała, że musi wracać do domu, a potem to skomentowała w ten sposób, że to jest w ogóle obrzydliwe, że niektórzy faceci mogą tak o siebie nie dbać. Także wyciągnij wnioski sam. Ja już tutaj nie będę Ci mówił, co powinieneś zrobić, bo sam wiesz najlepiej. Kolejna rada to jest kupuj zawsze buty, które po pierwsze pasują do Twojego stylu ubioru, a po drugie, które łatwo da się wyczyścić. Dlaczego? Bo kobiety zwracają od razu uwagę na Twoje buty, kiedy do nich podchodzisz, kiedy się z nimi spotykasz. Jeśli Twoje buty są wiecznie brudne, ujebane w błocie, w piachu, no to nie licz na to, że ona Ci powie, jesteś fantastyczny facet, no bo ona znowu widzi, że Ty sam nie potrafisz o siebie zadbać. Sugeruję, żebyś kupował buty, które są dostosowane do Twojego stylu ubioru. Jeśli przykładowo nosisz dosyć eleganckie spodnie, no to pasuje, żeby buty też się z tym nie gryzły i były w miarę dopasowane, ale przede wszystkim, żeby były czyste. Jeśli chodzi o znaczek na butach, to zaraz dojdziemy do marek, znaczków, także słuchaj dalej. Kolejny problem, który macie, jeśli chodzi o wizerunek, to jest to, że niejednokrotnie kupujecie, zakładacie na siebie złe ciuchy. Ile to ja widziałem gości, którzy przyjeżdżali do mnie na szkolenie, no i gościu ma koszulkę, taką t-shirt, niektórzy polo mieli, no i odstający brzuszek, tak? Zamiast sobie kupić koszulę, która go ładnie wytaliuje, która będzie dosyć tak swobodnie na nim leżeć, taką casualową, casual fit to chyba się nazywa nawet fachowo, jeśli chodzi o modę, no to taka koszula zupełnie inaczej pokazywałaby jego sylwetkę. Czarna koszula, wydawałby się szczuplejszy. No i zauważ, że kobiety bardzo często stosują takie sztuczki w ubiorze po to, żeby pokazać swoje zalety. I Ty dokładnie też powinieneś się tak zachować, ubrać w taki sposób, który właśnie pokaże Twoje zalety, a nie wady. A jeśli Ty ubierasz koszulkę, która pokazuje Twój odstający brzuch, jest to koszulka typu slim fit albo taka obcisła koszulka, a jesteś na nią niestety zbyt gruby, po prostu tego nie rób, bo się ośmieszasz, tak? Dokładnie tak samo jest w sytuacji, kiedy jesteś chudziutki, zbyt szczupły i kupujesz sobie zbyt długie koszule, swetry, no to wtedy wyglądasz jak taki wieszak na te swetry. No i w rzeczywistości kobieta Ci nie odbiera jako poważnego faceta, mężczyzny, tylko jak gościa, który wygląda jak dzieciak, po prostu. Kolejna rada. Nie kupuj sobie nigdy ciuchów, na których są duże loga, napisy, znaczki. Dlaczego? Ponieważ jeśli Ty jesteś od stóp do głów ubrany w jakąś oryginalną markę, to podświadomie komunikuje dziewczynie, że nie jesteś dla niej wystarczający, że Ty musisz nadrobić tym drogim ubiorem, czapeczką z daszkiem, butami i widzisz, już jej na początku coś nie pasuje. Wiesz, to nie chodzi o to, że nie możesz sobie kupić oryginalnych butów, koszulki, tylko żeby to logo było takie dyskretne, żeby ta marka była taka
zaznaczona, ale żeby tak bardzo się nie rzucała w oczy. Bo jak ja widzę gości, którzy się ubierają od stóp do głów, Armani, Gucci, Lacoste, loga po prostu wyjebane przez pół koszulki, to się po prostu źle kojarzy. Ja już nie wspomnę o tym, że to jest wyjątkowo zły gust, bo no, to też jest pokazywanie takiego trochę niedowartościowania dla kobiety, ale dużo lepiej sobie kupić porządne ciuchy, nawet niemarkowe, dobre jakościowo, które dobrze na ciebie pasują, dobrze na tobie leżą i to będzie też lepiej już odbierane przez większość kobiet. Bardzo ważną radą jest ta pierwsza rada, gdzie właściwie powinieneś zadbać o te swoje dłonie, więc kup sobie jakiś krem, nawilżaj dłonie, dzięki temu twoje dłonie też będą bardziej miękkie, no tym bardziej jak pracujesz na zewnątrz, na mrozie, kiedy jest chłodno, to twoja skóra może też być taka, niestety, ale zaniedbana i to też ta szorstkość twojej skóry będzie się potem przekładać na to, jak kobieta cię odbiera za pomocą twojego dotyku. Także wyciągnij wnioski sam. Kolejna rada, na pewno warto raz na dwa tygodnie chodzić do fryzjera, bo jak masz zadbaną fryzurę, to też zawsze wyglądasz bardziej świeżo, lepiej i kobiety też to widzą. Jeśli ten materiał ci się spodobał, oczywiście łapkę do góry mi zostaw. Do dzisiaj do północy najnowszy materiał, jak czytać kobiety aż 60% taniej. Pobierz, korzystaj, bo niestety, ale dzisiaj po północy podnoszę cenę. W tym kursie pokazuję dokładnie, jak czytać sygnały kobiet, na co kobiety zwracają uwagę i jak właśnie odczytywać różnego rodzaju informacje na podstawie zachowania dziewczyny, tego, co ona ci mówi. Tłumaczę często te teksty, niejasne sformułowania, którymi obarczają was kobiety na spotkaniach, w trakcie rozmowy czy pisania. Więc zobacz sam, pełny materiał, 60% taniej, jeszcze tylko do dzisiaj do północy. A przypominam, że jest to jeden z najważniejszych materiałów, jak nie najważniejszy, bo jeśli ty nie znasz typowych sygnałów kobiety, to skąd ty masz wiedzieć, kiedy ona będzie chciała seksu, kiedy będzie chciała związku, kiedy będzie chciała dotyku, a kiedy będzie chciała pocałunku i czy to jest w ogóle toksyczna kobieta, czy nie. Zobacz sam, bo warto, 60% taniej, cały materiał, jeszcze tylko do dzisiaj do północy. kurs.uwodzeniewdzień.pl/ok. Wejdź tutaj. Wszystko znajdziesz na tej stronie. Dzięki i do zobaczenia niebawem. Cześć!